Cześć, melduje się Kobikowski. Dzisiaj recenzja zestawu, który chcę dla Was zrecenzować już od okresu świątecznego. Jest to ciężarówka Biedronki, czyli jak dla mnie największa niespodzianka, największe zaskoczenie, oczywiście pozytywne, końcówki 2013 roku. Ten zestaw pojawił się dosyć cicho. Nie był, nie wiem, reklamowany, natomiast ponieważ kupujemy z małżonką w Biedronce, natknęliśmy się na ten produkt i nie zastanawiałem się długo, czy go kupić. Przez pewien czas nie miałem pieniędzy, bo wydałem wszystkie pieniądze na klocki, na zestawy Small Army i Lego Castle. Natomiast tuż przed świętami, 3 dni przed świętami, ta ciężarówka została przeceniona do 40, około 8 zł i to spowodowało, że nie zastanawiałem się dłużej. Mamy tutaj 370 elementów, w tym elementy elektroniczne, świecące diodowe światła, figurkę kierowcy oraz arkusze naklejek, które umożliwiają nam różne udekorowanie ciężarówki, co Wam jeszcze pokażę. Chciałem jeszcze powiedzieć we wstępie, że uważam, że jest to absolutny strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o ten rodzaj współpracy między firmami, bo wyraźnie tutaj Biedronka jakby, domyślam się, zamówiła taką ciężarówkę Biedronki u Kobi. Kobi zrealizowało to fantastycznie, zwłaszcza, że później sprzedają to oni po tak niskiej cenie. Słuchajcie, to wychodzi około 13 groszy za element. To jest naprawdę bardzo niska cena, a jakość tego jest bardzo dobra. Jest tutaj parę mankamentów, które po prostu są nikłe, a bledną całkowicie, kiedy się pomyśli, zestawi to z tą niską ceną. O tym wszystkim zaraz powiem Wam dokładnie. Natomiast nie ukrywam, będzie to pozytywna recenzja, ponieważ jestem absolutnie zachwycony tym zestawem. Więc że tak powiem, podsumowanie zrobiłem na początku, ale teraz spokojnie przejdziemy do wszystkich szczegółów. Postaram się Wam pokazać, jak wygląda sam ciągnik, jak wygląda naczepa. Później chyba też rozbiorę to i pokażę Wam, jak wygląda ten moduł elektroniczny. Przyjrzymy się wszystkiemu dokładnie. Parę słów o tym dużym i zachęcającym kartonie. Jest ono wyraźnie inne niż typowe kartony zestawów Kobi. Mam tutaj taki masywny czerwony pas, ciężarówka Biedronki. Informacje również, że TÜV Rheinland Polska sprawdziło parametry produktu, bezpieczeństwo, funkcjonalność, wytrzymałość, poręczność, produkcja kontrolowana. Będzie to pierwszy produkt, słuchajcie, który został przetestowany przez TÜV Rheinland oraz przez Kobikowskiego, inne znane biuro do spraw jakości zabawek. Ok, wymiary dokładne. Fajne jest to, tutaj jest też ta informacja, że są baterie w zestawie. To jest bardzo ważne, nie trzeba nic już dokupywać, można to od razu uruchomić i są to, od razu Wam powiem, bardzo przyzwoite baterie wiodącego producenta, nie jakiś tam no name z Chin zupełnie. Zabawka od 6 lat, natomiast sama zabawka, powiedzmy sobie, jest, bym powiedział, nawet od 5 lat, jak najbardziej. Patrzę po moim synku. Natomiast montaż w pewnym momencie jest utrudniony, ale o tym zaraz. Loga Kobi oraz Biedronki. Tutaj żadnych spektakularnych rzeczy nie ma. Informacja, że są tam 2 naklejki do wyboru na pakę. Wszyscy, czekaj. Dobra. Co ciekawe, czego jeszcze nie widziałem na opakowaniu klocków, a tutaj być może są to jakieś wymogi korporacyjne w Biedronce, jest podana waga. Otóż waga naszej ciężarówki netto to 798 gram.
oraz brutto, czyli domyślam się z opakowaniem i z bateriami, 1194. Dwie baterie AAA są potrzebne i są dołączone, wyprodukowane w Polsce, w Unii Europejskiej, naszej cudownej, która chce nam odebrać wędzoną kiełbasę. Dobra. No i to wszystko. Doskonała jakość na co dzień. No ja bym powiedział bardzo dobra jakość na co dzień. Może nie doskonała. Doskonałość to jest pewien cel do osiągnięcia dla Kobi i dla innych producentów. Tutaj powiedzmy sobie szczerze, jest to bardzo dobra i dobra jakość. Jak już byliśmy przy tej wadze, to może sprawdźmy, kurczę, tą wagę. 774 gramy. Co mniej więcej odpowiada wadze netto. Nie będziemy się czepiać. Kilka słów o instrukcji. Też dominują tutaj kolory żółty i czerwony. Mamy wszystkie możliwe logo, Biedronki, Kobi i tak dalej. Sama instrukcja to jest już standard Kobi, też z podziałem na woreczki, co było przydatne oczywiście, żeby w pierwszej kolejności nie grzebać we wszystkich prawie 400 klockach, tylko w połowie. No, słuchajcie, tu chciałem Wam pokazać, żeby to będzie dobrze widać. To jest ten etap bardzo trudny, o którym chciałem wspomnieć. Nie tylko trzeba być według mnie osobą dorosłą, ale także osobą dorosłą z zacięciem majsterkowicza oraz znaleźć sobie, wypracować metodę, ponieważ te ośki ala technikowe bardzo trudno było włożyć w te elementy. Bardzo trudno się konstruowało całe te koła. I to jest praktycznie jedyny minus. Jedyny poważny minus, jaki miałem do całej tej ciężarówki. Montaż tych kół. Chyba nawet sobie lekko poraniłem palce w pewnym momencie. Natomiast muszę powiedzieć, że jak się już to zrobi, to jest zrobione już bardzo solidnie. I w tym momencie ta ciężarówka może służyć naprawdę jako zabawka do najcięższych zabaw. Po zmontowaniu tych kół nic się z nimi nie stanie. Tutaj chciałem Wam pokazać, jak tutaj się montuje ten klockowy moduł baterii z tymi przewodami i klockami z diodami. Ja jeszcze chyba na koniec rozmontuję Wam, jeszcze to pokażę. Standard Kobi, wyszarzanie elementów, które są już poza naszą uwagą. Montaż był prosty. Jeszcze taką drugą, dosyć trudną rzeczą było przyklejenie tej ogromnej naklejki na pakę. No, chyba trudniejsze były tylko takie długie, wąziutkie naklejki w zestawie Lego A-Wing. Star Wars. Tam na takich w A-Wingu, być może go pokażę za jakiś czas, się nakleja takie cieniusieńkie naklejki na jeszcze na takich wijących się klockach, na pochyłościach. Koszmar. Przyjrzyjmy się figurce załączonej do zestawu. Jak rozumiem, jest to anonimowy pracownik firmy Geronimo Martin z Polska, czyli właściciela Biedronki, lub jakiejś innej firmy współpracującej, zajmującej się transportem. Jest to dosyć prosta figurka, ponieważ widzimy tutaj tylko, jak rozumiem, czerwony skafander z zaznaczonymi typowymi dla odzieży roboczej pasami odblaskowymi oraz widzimy tutaj też czerwoną czapeczkę z daszkiem. Uważam, że powinno być troszeczkę więcej detali na torsie, może zamek błyskawiczny, czy też guziki oraz jakieś kieszenie. Natomiast no nie ma się do czego przyczepiać. Jest to figurka dołączona
niedrogiego zestawu, która wyraźnie tutaj ten zestaw, no nie jest nastawiony na figurki, tylko na tą ciężarówkę, która nadrabia ewentualne braki w figurkach. Natomiast ja wam powiem, że ten gościu od razu mi się spodobał ze względu na swój sympatyczny uśmiech, który jest naprawdę dobrze wykonany, oraz jest to pierwsza cywilna figurka Kobe w mojej kolekcji. Z tyłu nie ma nic, jeszcze tylko, no widać tylko ten nadruk butów z każdej strony. Natomiast, co ciekawe, to jest chyba pierwsza figurka z tych nowszych, gdzie widzę nadruk na nóżkach, który nie jest butami, tak? Tam są te nadrukowane pasy, te odblaskowe. I nawet to im się nie rozjechało za bardzo. Fajny gościu. Przechodzimy do samego przedmiotu naszej recenzji. To, co mi się podoba, to w niej najbardziej, to i masywność, solidność oraz wiele takich elementów, które są po prostu zgodne z rzeczywistością. Na przykład zacznijmy od tego, że sobie rozszczepimy ciągnik, ponieważ tak nazywa się ta część, to jest ciągnik. Odczepmy naczepę od ciągnika. Wysuwamy tutaj podpory, które są właśnie przygotowane specjalnie w tym celu. Teraz możemy unieść. I tu zostają nam, zobaczcie, jeszcze te przewody. Jest to bardzo zgodne z rzeczywistością. Są to przewody elektryczne oraz najczęściej pneumatyczne, ponieważ w ciężarówkach hamulce w naczepach są zwalniane pneumatycznie. Odczepiamy je i teraz możemy odsunąć na przykład ciągnik i zostawić samą naczepę. Natomiast zaczniemy od ciągnika. Kto z nas nie lubi czerwonych ciężarówek? No, przynajmniej mi, słuchajcie, od razu przed oczami staje Optimus Prime. Mój ukochany Transformer z dzieciństwa. Tutaj nie jest to Transformer oczywiście, natomiast skojarzenie pozostaje. Mi się tutaj podoba przede wszystkim dbałość o detale oraz no, ta funkcja świecenia świateł. Ten związek z tej powiązanie pewne z rzeczywistością w oddaniu szczegółów, to jest zawsze dla mnie bardzo mocna strona, co jak wiecie, ja podkreślam podczas recenzji. Mamy tutaj tak. Oczywiście drzwi wejściowe z każdej strony. Zbiorniki z paliwem. Są to beczki znane z serii Small Army, które można odczepiać i przyczepiać dzięki przygotowanym wypustom. Tak wygląda przód. Mamy tutaj sporo detali, takich jak lusterka po obu stronach, które wydawałoby się są podatne na uszkodzenia, natomiast one zawsze, jak przyjdzie do uszkodzenia, przyjdzie do uderzenia, one zawsze się po prostu chowają albo odpadają. Nie ma z tym problemu. Światło ostrzegawcze, daszek, wycieraczki, które mogą troszeczkę pracować, natomiast wiadomo, no to nie jest taki szczegół, który tutaj jest najważniejszy. One się nie przyczepiają do szyby, tak jak to powinno być. Natomiast bardzo mi się ten detal podoba. One mogą sobie leżeć i ładnie wyglądać. Przednie orurowanie w kolorze ciemnoszarym, które możemy sobie odczepić i zobaczyć, jakby wyglądał bez. Mamy wszystko: światła, kierunkowskazy, masywny zderzak z rejestracją. Tutaj wyjątkowo są to naklejki. Nie będę, słuchajcie, za to, nie wiem, ganić, ponieważ był to wyraźnie taki zestaw, który miał być też przystępny cenowo, więc jak rozumiem i w dodatku chyba był przygotowany dosyć pośpiesznie,
Bo na przykład na moim kartonie była pieczątka z tym, że fabrykę ta zabawka opuściła w październiku 2013, a więc domyślam się, że być może sam proces produkcji był dosyć skrócony, żeby zdążyć z ciężarówką Biedronki na gwiazdkę, więc stąd tutaj te naklejki. Domyślam się, że przede wszystkim oszczędność, a z drugiej strony pośpiech, ale nie ganię za to, ponieważ naklejeczki są bez zarzutu, są wykonane bardzo precyzyjnie i ich wybór jest spory. Tutaj może, czekajcie, spróbuję zgasić światło, albo troszeczkę je przygasić i włączę dla Was światła przełącznikiem takim z tyłu. Powiem Wam tak. To nie jest oślepiające światło LED-owe, natomiast według mnie jest na tyle jasne. Może czekajcie, jeszcze inaczej zrobię. Tak. I tak. Natomiast jest ono na tyle jasne, na ile powinno być w zabawce. No nie zrobimy z tego latarki, ale słuchajcie, na przykład jakiś, no nie wiem, książkę można by już przy tym przeczytać. Idziemy dalej. Druga strona jest zasadniczo taka sama. Jeszcze powiem, słuchajcie, o tych kołach, że naprawdę zapewnia to ta guma bardzo dobrą przyczepność. Same obręcze bardzo mi się podobają. W ogóle ten model wyglądał po prostu bosko. Wyobraźcie sobie, gdyby ten zbiornik z benzyną i te obręcze kół były chromowane. No ale to jest oczywiście marzenie. Z tyłu widać tutaj tak zwane siodło. Jest to siodło, jest to ciągnik siodłowy, więc to jest to siodło, do którego się przyczepia naczepę. Widać też, że tutaj jest zarysowane tylne światła. A tutaj z tyłu mamy dostęp do zasobnika, klockowego zasobnika na baterie, z którego wychodzą później przewody do klocków z diodami. Fajne jest to, że tutaj jest wkręt i jest dostęp do wymiany. Można wymienić baterię bez nawet rozkładania tego modelu na części. Tutaj to zostało dobrze pomyślane. Oraz te przewody elektryczne i pneumatyczne. Ich oczywiście takie odwzorowanie klockowe. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, tutaj Kobi nie zapomniało o fotelach dla nowych minifigurek. Są to nawet dwa fotele. I tutaj na przykład, jak widzimy, kierowca może sobie spokojnie siedzieć i nie wypadać z tej ciężarówki. Wygodnie sobie tam będzie siedział i pracował. Tak jak zostało to opisane na pudełku, będzie rozwozić towary Biedronki z centrum dystrybucyjnego. Tak prezentuje się naczepa z zestawu z wybraną przeze mnie tą soczystą naklejką Biedronki. Przy tej okazji pokażę, jak wyglądała alternatywne naklejki. Wyglądały mniej więcej tak. No według mnie tutaj są jeszcze jakieś takie dodatkowe napisy, tam czysto, cicho, wydajnie, jakiś Thermo King, inne firmy. No to mi się podobało mniej. Tu widać też te wszystkie naklejki, odpowiednio na płytki 1x2 oraz 1x4 z tą większą rejestracją, zaraz pokażę, to jest z tyłu. Oraz takie naklejeczki też ewentualnie Biedronki oraz Kobi. Fajne jest to, że zadbali tutaj o takie połączenie z realiami. Te podpory działają jak najbardziej. Jest tutaj dobra równowaga. Tak jak wspomniałem, przyklejenie tej naklejki było zadaniem dosyć trudnym i raczej dla osoby dorosłej. Zostawiono tutaj w tej wnęce dosyć mało miejsca na bokach, więc to naprawdę trzeba dobrze dopasować i tu się nie pomylić. Ale udało mi się i no, przyklejenie naklejek zawsze jest czymś dla mnie takim stresującym bardzo. Z tyłu widzimy światła, ten cały panel świateł z kierunkowskazami oraz światłami tylnymi stopu.
oraz dużą rejestrację, również już przyozdobioną naklejką. Z tyłu jest też oczywiście klapa, która się otwiera i umożliwia nam wprowadzenie tam jakiegoś towaru. Ja tu to Wam pokażę, na przykład na przykładzie. Będzie to jeden z wariantów z takiego zestawu Creation 3 w 1 Lego. Bardzo fajny zestaw. Chciałem zrobić jego recenzję, natomiast jest tyle tych recenzji w internecie, że sobie chyba dam spokój tego zestawu. Ok. Jeszcze malutkie zbliżenie na rejestrację. Jest ona naprawdę fajnie wykonana. Widać tam wszystkie szczegóły w stylu gwiazdy europejskie EU, Made in EU. No i ten numer BT. Domyślam się, co to jest. Biedronka Truck? Biedronka Truck. 5862. To też jest jakaś chyba cyfra, kurczę, do rozszyfrowania. Bo jak sobie przypominacie, udało się rozszyfrować tą rejestrację z tego zestawu z Raptora. Tam była data utworzenia firmy Kobi oraz symbole powiatu czy też gminy, gdzie mieści się produkcja Biedronki. Kobi. Dzięki temu, że naklejki rejestracji dostaliśmy w dużym nadmiarze, mogłem sobie też przyozdobić zestaw z wozem terenowym, gdzie tej naklejki niestety brakowało. Okay. Przyczepiamy przewody hydrauliczne i elektryczne. Chowamy podpory. Przybieramy oraz wciskamy czpień. Gotowe. I teraz może wspomnę o tym. Bałem się trochę, że ten czpień tutaj jest taki dosyć filigranowy i będzie podatny na uszkodzenia podczas zabawy. Nic takiego nie stwierdzono, po pierwsze, ponieważ on umożliwia, słuchajcie, takie wychyły, więc no nie wyłamuje się podczas na przykład pokonywania jakichś nierówności. Natomiast fajne jest to, że firma Kobi pomyślała o tym, żeby dać sam ten element w zapasie. Więc nawet jeżeli nam się niefortunnie on uszkodzi, to tutaj, zresztą zebrałem wszystkie, wyjątkowo udało mi się odratować wszystkie elementy dodatkowe. Więc zobaczcie, tak przeważnie jest, że właśnie dostajemy te takie drobne elementy w stylu zaczepiki. Tu nawet dostaliśmy cegłę jednostudową. Wałki z zaczepem oraz jeden groszek. Jasno szary. O! Obiecałem Wam jeszcze pokazanie, jak wygląda sam moduł. Czyli mamy tutaj od góry 4 na 8 studów. Z dołu mamy też elementy, do których można by to przyczepić. Chyba nie kolidowałoby to, więc to pokazuje, że można by to też zamontować i wykorzystać w zupełnie innym miejscu i w zupełnie inny sposób. Tu jest ten przełącznik, który jest dostępny od góry. W środku są dwie baterie AAA. Same przewody są, co wyraźnie czuć, wysokiej jakości i nie są takie filigranowe, więc na pewno wytrzymają nie jedno. A na końcu mamy klocki. To jest wysokości klocek plus płytka. To jest chyba klocek plus płytka, tak. Klocek plus płytka, z tego co pamiętam. Upewnijmy się. Tak, klocek plus płytka. Jest to z dołu są otwory, z góry study. Możemy jeszcze zrobić jeszcze jeden test.
Teraz świeci to jeszcze mocniej, słuchajcie, niż świeci to jeszcze mocniej niż ponieważ jak to jest zamontowane w tej ciężarówce, to światło musi przenikać jeszcze przez chyba dwie przezroczyste płytki, które nie są idealnie przezroczyste, więc teraz to światło jest jeszcze mocniejsze. Podsumowanie. Zestaw ten oceniam bardzo wysoko, nie tylko biorąc pod uwagę jego niską cenę. Nawet gdyby jego cena była taka jak na początku, czyli za około 80 zł, uważam, że to byłaby świetna propozycja. I na przykład, jeżeli kupiłeś ten zestaw, drogi widzu, przed promocją, właśnie za te 80 zł, uważam, że to nadal był bardzo korzystny zakup. Natomiast po przecenie i z tego co wiem, jeszcze obecnie, chyba wczoraj żona mówiła, że jeszcze w niektórych Biedronkach było, ten zestaw był jeszcze dostępny po tej cenie świątecznej, no to jest absolutna rewelacja. Jeżeli Was przekonałem do tego produktu, no to możecie spróbować poszukać go jeszcze w niektórych Biedronkach. Słuchajcie, nie daję głowy, że on jeszcze będzie, ani że we wszystkich sklepach jest w cenie promocyjnej. Natomiast myślę, że warto poświęcić trochę czasu, żeby go znaleźć, bo jest to dla mnie rewelacja końca 2013 roku. Mocna pozycja, będzie tutaj sobie stał i ładnie wyglądał na którejś z moich półeczek wystawowych. Bardzo mało elementów, do których można się przyczepić. Powtórzę tutaj, głównie chodziło o ten montaż tych kół. Naprawdę ciężko było wcisnąć same obręcze, które były zresztą dwuelementowe, na te ośki. Natomiast kiedy już się to zrobiło, to naprawdę solidna sprawa. Natomiast chciałem też powiedzieć o tym, że samochód ma też duży potencjał do jego rozbudowy. Planuję go troszeczkę zmodyfikować, żeby wyglądał jeszcze bardziej realistycznie i być może troszeczkę chciałbym go zmniejszyć, ponieważ jak widzicie, oczywiście jest gigantyczny w momencie, kiedy stoi obok niego minifigurka. Samej paki już prawdopodobnie nie uda mi się zmniejszyć, ponieważ jest ona już nie do ruszenia w tym momencie. Musiałbym zniszczyć tą naklejkę. Nie chcę tego robić. Chciałbym też jeszcze raz zwrócić Waszą uwagę na ogromną ilość detali przy samym ciągniku. Jest to naprawdę super ciężarówka. W tej cenie po prostu absolutna rewelacja. O kurde, chyba jeszcze nigdy nie wypowiedziałem tylu komplementów naraz. Ale nie, to nie przesada. Dziękuję Wam za uwagę. I do zobaczenia już wkrótce z kolejnym materiałem. Tym razem prawdopodobnie powrócimy do serii Lego Castle. Kłaniam się. Cześć.